Siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale. Ja jestem Ardal, a to jest kolejny odcinek naszych przygód z grą Cyberpunk 2077 DLC Widmo Wolności. Drodzy widzowie, nie przedłużam, a wam życzę miłego oglądania. Jedziemy. Test of a person's true value. Death. Facing. Staring it down. Johnny, I got you. If you gotta burn it all to the ground, then let it burn. Gentlemen, on the ground, Angel, don't move. To me, gotta think of beauty. Or go down for all times in a blaze of glory. Dobra, zajmijmy się jakimiś kolejnymi. O, tu mamy jakiś kolejny quest poboczny. Kontrakciki. O, poziom skoczył. Widziałem, tak? To wydawało. Nie no, wskoczył. Dobra. Coś bym chciał zobaczyć. A plus. Edge Runner, no dobra. A i to. Każdy atrybut wskosi 10 punktów i wyższej. Ciekawe. Bronie typu tech. Zryw. Właśnie, może w refleks pójść. Zastanawiam się, budowa ciała. Inteligencja. Głęboka anabioza. Okej. Dobra. To co? Ja mam ten quest poboczny.
Ale to... Czy można jakoś... Nie wiem, lepszy, zobaczymy jeszcze... Nie ma sensu ulepszać. Ale w ogóle trochę go trafi. Nożnik trafił w głowę 50%. Ten jest 200. Dobra, idziemy do tego głosu pobocznego. Widzowie.
nie działo. Niczego nie generuje. Resetowałem. Resetowałem z 10 razy. Po prostu chcę złożyć reklamację. Mam na to gwarancję. A masz, kurwa! Korpo się jebany! Pierdolone garniturki! Czego się gapisz? Zabieraj się stąd, ale już! Sprawiedliwości staje się zadość. A co? Chcesz się bawić w obrońcę? Nie znam go. Chuj mnie obchodzi. To czego dupę zawracasz? Lubię wiedzieć, co się dzieje w mieście. Czemu koleś w garniturze za parę tysi dostaje w pierdol od krawężnika? Rzadki widok, przyznasz. Wpakował dziewczynę w śpiączkę, córka kolegi. Lewe dragi czy czarny braindance? To drugie. Na moje oko koleś jest menedżerem średniego szczebla. No i? Jego firma wam tego nie wybaczy. Ściągną dane z biomonitora tego typa i was znajdą, a potem odstrzelą. Myślisz, że tego nie wiem? Jebane korposy, kurwa, święte krowy pod krawatem. Ale ja mu nie odpuszczę, nie ma mowy. Wcale do tego nie namawiam. Po prostu mi dajcie dokończyć za was robotę. A co, taki z ciebie altruista? Nie. Lubię się rozerwać i tyle. Idziemy, chłopaki. Miłego wieczoru, panie Ładzo. Nigel. Nigel Hamilton. Ciemna alejka. Pojechali. Możemy z nim pogadać. Hej, pobudka. O ja pierdolę. Jeszcze chwila i byłoby po mnie. Dzięki. Przesłała cię firma? Pudło. To... Czekaj! To czego ode mnie chcesz? Słyszałem, że puszczasz laskom czarne braindensy. Takie, po których urywa im się film. Na zawsze. Nie, 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 to nie tak. Ja nie wiedziałem. Musiałem dostać lewe taśmy. Nie pierdol. Tacy jak ty nie kupują braindensów od leszczy na rogu. Wiesz, co oglądasz i co pokazujesz innym. Okej, okej. Rozumiesz, jak to jest, kiedy chce się zarwać dziewczynę w klubie, nie? Czasem trzeba pomóc w szczęściu. Rozumiesz, tak? Miło się gadało. A teraz wyskakuj z kasy. Tak, 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 tak. Należy ci się nagroda za pomoc. Tyle wystarczy? Skoro pytasz, to wiesz, że nie. Kasa, bo dokończę to, co zaczęła policja. Już wiesz. To wszystko, co mam przy sobie. Miłego wieczoru. Dobra. Zobaczmy inne miejsce. Inne kości poboczne. Albo jakiś kontrakt. Tu mamy kontrakt. Oh.
Ej, przepraszam, że tyle się nie odzywałem, ale po tej naszej historii z Dodgerem szukałem czasu, żeby sobie wszystko ułożyć w głowie. Może odwiedzisz mnie w Glen. Wróciłem robotę w SCPT i założyłem swój biznes. Super, a co to za biznes? Tam zobaczysz, tylko nie jedz za dużo przed spotkaniem. Musisz mieć miejsce na moje danie. Nowo życie, stare porówki. To pojedziemy. Dogs. I tutaj zapraszam najlepsze hot dogi u Billa. Gdzie zgubiłeś Charlesa? Został w mundurze. Ode mnie trzyma się z daleka. I dobrze. Bill, co się stało? Wylali cię z policji? Sam odszedłem. Miałem dość. Nerwy, napięcie. Ta akcja z Dodgerem. Ze stresu miałem ciągłe problemy żołądkowe. Bez szczegółów, Bill. No właśnie. Ściągnąłem cię tu, bo dzięki tobie odmieniłem swoje życie. Chcę jakkolwiek się odwdzięczyć. To niewiele, ale weź te pieniądze. Dzięki. Cieszę się, że mogłem pomóc. To ja dziękuję. Może ci się to wydać zabawne, ale... W końcu czuję, że jestem na swoim miejscu. Nigdzie się nie śpieszę. Szczerze, zazdroszczę. Powodzenia w biznesie i trzymaj się. Budka z hot dogami? Myślisz, że to dobry pomysł? Teraz budka, potem restauracja. Pierwszy krok do nowego życia bywa trudny, nie? Ale trzeba go kiedyś postawić. Jak kupię coś? Ale pachnie. Mogę zobaczyć menu? Dla ciebie wszystko. Z jaką parówą? O. Większe wytrzymałość niż stałe, ale ja... No dobra. Tu mam kontrakt bliżej. Po drodze jeszcze jest NCPD. Rozwój. Może się nim zajmiemy, a...
Prepárate, culero. Ya te cayó la verga. Te vas a la chingada como uno. ¡Pero mierda esto! Szybka akcja. Jeszcze sobie to weźmy. Okej, co my tu mamy? Zacząć. Okej. Można by jeszcze trochę ich powrzucać tutaj. Na mówce głów trochę podskoczy. Okej. Dobrze, moi drodzy widzowie, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli ten się wam podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!